Siema, siema widzu, witam cię w tą jakże przepiękną niedzielę. Pogoda ostatnio taka troszeczkę lepsza. TikToki od Gumisia też tydzień temu były troszeczkę lepsze, więc zobaczymy, czy ta tendencja wzrostowa się utrzyma, czy jednak nie. Niedziela taka bardziej spokojna, oczywiście fajnie się odprężyć, w sensie no nie mówić cały czas o jednym i patrzeć cały czas na jedno, tylko się posiąść to jest TikToków. Będzie na pewno ciekawe, śmieszne, może. Zobaczymy, co tam Gumiś przygotował. Dobra, zostawcie lajka widzu, bo na TikTokach zawsze proszę o lajki na początku. No i zobaczymy, co mamy tutaj ciekawego. Kasik na fizicie UB do ESA. Okej, okay, zaczyna się z grubej rury, widzę. To byłam ja! O, ej, fajnie, czemu ja tej piosenki nie słyszałem w sumie? Taka szczęśliwa! Ej, dobra, bo już się przerażam trochę. Fajnie, fajnie, w sensie to spoko. To już było. Wojtek, gola. Czekaj, ty. Złamać obie nogi? Okej. Okay. Czy obie ręce? Nogi, bo tak to sobie nasiedział po prostu przed kompem, sobie będę mógł dalej nagrywać, dalej będę mógł montować i sobie dalej będę mógł grać w gry, a tak to nie mógł. Jak, co ty, co to jest za TikTok? O co tu chodzi? Jak srapat... Jakby totalnie nie mam pojęcia, o co chodzi. Autentycznie jestem zdziwiony. Zdziwiony, że 10 tysięcy ludzi dało lajka. I że Gumiś mi to dał do TikToku w sumie. To mnie najbardziej dziwi. Nikt, ten jeden pająk w kącie pokoju, który dostał dezodorantem. Ej, najgorzej, że ja też tak chyba robiłem. W sensie, jak nie wiem, jak coś jest mega takiego dużego, czego się boję, no to dezodorantem, no. Miami z BFF. Ja widziałem Patrycję, ona jak ona się nazywa? Paulina Kozłowska, o, że ona dała TikToka typu, no a jak tam u was w Polsce pogoda? Muszę to znaleźć, muszę to znaleźć. O! Jak tam pogoda w Polsce? Nie wiem. Nie mam pojęcia. Ale masz ładne włosy. Dzięki, chcesz przymierzyć? Chcę. No ej, czemu nie założył w końcu? Nie, tragiczny TikTok. Daję dislike'a, da się. No czemu nie daje, jak świeży wygląda w tych włosach? Co prawda, jestem w ciąży, ale może Kasper wychowa jak swoje. Właśnie, bo ta typiara z Goats jest w ciąży. I z kim ona jest w końcu w ciąży? Bo ona nam hypuje, że to niby Kasper Bloński, że to niby w ogóle Wojtek Gola, też widziałem teorie spiskowe. To w ogóle ktoś z Goats, czy ona po prostu tego jest po prostu w ciąży? Bo chyba ona niedawno temu była w tych Goatsach, więc to i tak chyba niemożliwe, bo ona mówiła, że 5. miesiąc? Nie wiem. Kiedy Śnieżka ma kłopoty. Aha, dobra, już zrozumiałem. Marcin Dubiel. Okej. Okay. Czy Stuart to Barkon? Marcin Dubiel, pomimo wszystkiego. Okej. Okay. Zupa pomidorowa czy spodnie Mindfield, mamo? Co to jest spodnie Mindfield? A zupa pomidorowa, no. Ile człowiek ma palców? 10. Ile ma palców? Czekaj, nie, ma 8 palców. Nie, poczekaj, bo są też palce u stóp. Nie. 8 palców, bo i 2 kciuki. Haha. 20. Na pewno? Tak. A nie 10? 20. Okej, okay, dobrze. Ty, co? poczekaj. Ale zrobiłem Monika Kociołek moment. Faktycznie. Za 20. Jak nazywają się psy Freeza i Verso? Psy Freeza i Verso. No chmurka i burza. Chmurka i burza. Dobrze, masz 2 dychy już. Ale mogę się teraz wycofać i dostać 2 dychy? 2 dychy, czy... Nie no, lecisz dalej, lecisz. Daj. Nie, na 50. Dobra, lecimy. Kanałem komentarzy z contentem daily jest... Ja! To ja! Ale z jakim contentem daily? Czyli z takim... No, że codziennie wrzucam, no. Contentem, który jest codziennie. Dobra, ciężko. Nie wiem. Ale bo to było ciężkie, bo... Zebo. Nie miał... Zebo, o dokładnie, Zebo, to już to wiedziałem. No bo... Ja oglądam Zebo. O, pozdrawiam! Ej, straciłem jej 5 dych, no unlucky, no i tak na nie nie zasługiwałeś ewidentnie. Ile zdarzyło ci się wydać na produkcję jednego filmu u ciebie na kanale najwięcej? Ten odcinek z trumną, ponad no. 30 tysięcy, bo trumna była strasznie droga. Trumna kosztowała, nie wiem, czy nie zostałem oszukany. Jeżeli ktoś produkuje trumny, niech mi powie, czy nie przepłaciłem. 15 koła za trumnę, ale 6 tysięcy za ratownika, który cały czas... Nie, możliwe, że aż tyle kosztowała. Mr. Beast też mówił, że jego trumna mega dużo kosztowała, bo to była podobna tego Mr. Beasta. Nawet taniej go chyba wyszła niż Mr. Beasta i to wiele. I just want you for my...
I da, to już było chyba. Ej, to wygląda nawet legit. Izak, muszę o to zapytać, how much is your outfit? Nie, no to ha, wiem, że jest drogie, to na pewno i tylko tyle wiem. To jest, nie wiem, jakieś Gucci niemarkowe, to jest drip tata, nie? Ile kosztowało? Buty pewnie z 400, te konwersy, mi się wydaje. Spodnie dostałem od żony. A. Stawiam, że ze 300, ale nie jestem pewny. Dobra. Pasek dostałem od mojego przyjaciela Mikołaja i to jest jakieś pewnie 1500, okay. 2000, kurczę, nie pamiętam dokładnie. I koszula 500. Ale... W sensie, no chyba, nie wiem, czy skromnie, czy nie, tak o, chyba, nie? Byś dodał do tego ekwipunek z CSGO, to... O, oho. Myślę, że mniej więcej jaka to jest kwota? 200 plus. Myślę, że moja szafa w Counter-Strike'u jest warta... Ile mieszkań w centrum Warszawy? 10, no nie, może 500 razy więcej niż moja szafa ubrań. Czego byś nigdy na siebie nie złożył? Jakiś emo, rock'n'rollowiec, drillowiec może? Rock'n'rollowiec to myślę, że mi pasuje. Drillowiec też pasuje Izakowi. Cudów takich za bardzo świecących czy coś tam. Ja nie lubię tak na siebie bardzo zwracać uwagi, więc wszystkie jest takie... Dlatego chodzę z wielkim H na tym. Kumiś, ale tak szczerze, co ty mi w ogóle pokazujesz? Co to ma być? Kumiś, ty raz na jakiś czas już dodajesz rzeczy ze swojego prywatnego TikToka mi, nie? Jakby, nie wiem, co mam tu powiedzieć. Wow, super asystentka Goats. Widać, że Wardęga wybierał, tak? Czy co? Czy Natalia i Marcin nadal są razem? Tak, bo widziałem dzisiaj Instastory Natsu z jego mieszkania. No chyba, że mieszkają razem dalej, ale wątpię. Na to mnie znajdziesz. Marcysia. Tak, no wydaje mi się, że są razem, nie? W sensie, tak mi się wydaje. Odebrałam dziś wypłatę i mam tak gruby portfel, że nie chcę mi się zamknąć, bo dostałam pierwszy raz wypłatę w życiu w gotówce. No. I to jest najniższa krajowa, ale ile to jest pieniążko? Ja pierdzielę. Jak dostaję na konto, to tyle. Tak, to tak nie wygląda, ale patrzcie, same stówki, dwusetki, tu od połowy pięćdziesiątki, ale... Przepraszam, przez chwilę chciałam poczuć się, jakbym była bogata. Większość tego portfela to są drobne. I tutaj jest może 10 zł w drobnych. Ale patrzcie, mam pieniążki, ha? Dlaczego to mi jakoś tak poprawiło trochę humor, nie wiem dlaczego. Mega słodkie, ale faktycznie jak się ma w gotówce pieniądze, to się nawet mniej wydaje mi się wydaje, niż jak jest na tym blikiem się wszędzie płaci. Gicia w płaczu, Gicia w płaczu. Popłakała się tutaj z bólu. No tak, no ta cała, jak ona ma, no nie wiem, dobra, mniejsza z nią, no ta co, Wiktoria Jaroniewska, o. Ona dupnęła tam tą typiarę, to Lexi też się wdupiła w nią i potem znów się w nią wdupiła i ona wdupiła się w kolejną osobę, o. No, patrzcie jak chamsko. Tylko, że dlatego, że ona też chamsko, patrzcie. O, widzicie, patrzcie, to nieładnie, patrzcie, analiza, war. Patrzcie, jak popchnęła. To nie powinno być zaliczone, dlatego ja nie oglądam mów. Niech to będzie ostrzeżenie dla młodszego pokolenia, żebyście nie skończyli tak jak Al. Zęby, bo wam wypadną. Spotkać się z Boxdelem. O nie! Czy... O nie! Pograć w Simsy 100. Za wcześnie. Konopski czy Wardęga? Nie wiem, jeżeli chodzi o takie, nie wiem, na przykład kolegowanie się, to bym wolał na przykład z Konopskim, bo z Wardęgą bym się bał, że mnie nagra. Winogrona czerwone 40%. Takie to głupie. I 8,99 za kilogram. A Panamy Bio 25% taniej. 4... Widzę, Gumiś, w tamtym tygodniu powiedziałem, żeby nic nie było związane z Pandora Gate, a teraz to mi spami tym wszędzie. Widzę, że ewidentnie żugajki i tak dalej się przerzuciły, a teraz nie wiem jak to powiedzieć, konogera, o to dobrze brzmi, no bo Konopski i Wardęga, czyli konogera, ej dobra, konogery, to są dziewczynki i chłopczyki shipujący, jest co ja w ogóle mówię, dobra. Co do ślubu, no to wydaje mi się, że... A, to też już było, a, no to dobra, to jak już wszystko było, to ja się z wami żegnam, miło było, zostawcie lajka, zostawcie suba, oglądajcie do końca, widzimy się, ja nawet nie wiem kiedy, na pewno codziennie. Tylko tyle wiem.